Panie profesorze, cały czas w tym tygodniu przewija się każdego dnia przez wszystkie stacje, również i na antenie Radia Maria mówimy na temat wyborów samorządowych. Są tacy, którzy mówią o ignorancji wyborczej, epidemia ignorancji wyborczej z racji fałszywych, bardzo dużej ilości fałszywych czy zniszczonych głosów, tak, nieważnych. Też pytanie, jak pan ocenia tę sprawę, ale przede wszystkim, co politycy też mówią, czy stają na wysokości zadania, co komisja wyborcza, bo mamy tak duże spóźnienie mimo przygotowań, no i w zasadzie nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny, czy państwo, czy premier, pani premier powinna za to wziąć odpowiedzialność, właściwy minister. Tak jakby się nic nie stało, my tylko mamy czekać, bo wszystko jest w porządku. Tak, no rzeczywiście mamy wrażenie, że nastąpił jakiś niezwykły chaos w skali całego państwa i tylko nie wiemy jeszcze dokładnie, czy to jest chaos przypadkowy, jak na to nazwa wskazuje, czy też jest to chaos zaplanowany. Ponieważ utrzymuje się tak długo, więc można przypuszczać, to będzie taka teoria spiskowa, że jednak jest to chaos zaplanowany, bo przecież tak naprawdę nawet bez udziału komputerów to te głosy już dawno można było zliczyć. Więc jeżeli się nie zliczyło ich do końca albo z różnymi dziwnymi przeszkodami, to znaczy, że jest to zaplanowane. I co najgorsze, to jest to, że przecież wybory samorządowe są to wybory, byśmy powiedzieli, najbliżej ludzi. To są wybory, które dotyczą nas jako zorganizowanych w różne formy, takie właśnie jak gmina, czy powiat, czy miasto. I tutaj przede wszystkim najcenniejsi byliby ludzie, którzy angażują się nieomal społecznie w to, żeby w danym regionie było lepiej. A w sumie te wybory zostały tak bardzo nie tylko upolitycznione, ale upartyjnione, że my żyjemy przede wszystkim sejmikami wojewódzkimi, no bo tam rozegrała się walka partyjna, czyli praktycznie rzecz biorąc, proszę zwrócić uwagę, że partie polityczne zawłaszczają parlament, ale również zawłaszczają samorządy. I wskutek tego musi nastąpić jakaś taka erozja wiary w demokrację, bo to nie jest demokracja, tylko partiokracja. I w tym momencie ci, którzy bezpośrednio nie mają w tym interesu, no nie włączają się do wyborów, bo widzą, że po prostu nie ma sensu. Czyli koniec końców to wielkie państwo demokratyczne w postaci tej demokracji, jaka w tej chwili jest praktykowana w Polsce, no ponosi kompletną klapę. Także to są rzeczy, które wymagają w tej chwili jakiegoś gruntownego przemyślenia, zamiast ze strony polityków odpowiedzialnych, bo oni pełnią urzędy najwyższe, takie jak prezydent, premier czy ministrowie i oni są za to odpowiedzialni, bo oni mają władzę i ustawodawczą, i wykonawczą. I w momencie, kiedy obywatele, zwykli obywatele wyrażają swoje zaniepokojenie czy nawet swój protest, są przez tych polityków, którzy mają władzę i środki na to, żeby był porządek, oni są obrzucani wręcz błotem. Więc to jest jakaś sytuacja rzeczywiście zupełnie niepoważna z punktu widzenia funkcjonowania państwa, który jest państwem, czyli który jest, ma umiejętność i środki na to, żeby działać dla dobra wspólnego. W tym momencie jest to zupełne rozsadzanie dobra wspólnego, czyli jest to zaprzeczenie tej misji i tego celu, jakie spoczywają na tych, którzy Polską rządzą. Chcemy być państwem prawa i teraz co możemy, czy co powinniśmy zrobić, bo oddolne ruchy, chociażby wczorajszy protest pod PKWN, kwestia też i zatrzymań z racji na mir, tak jak mówi się, mir domowy, przekroczenie pewnej granicy, ale no, ludzie pytają się, jak mają zareagować. Też chociażby pytanie w jakiejś sądzie, czy w związku z kompromitacją PKW i podejrzeniami o fałszerstwa wyborcze, wybory samorządowe do rad powiatów, sejmików wojewódzkich, powinny zostać one powtórzone. Też przysłuchiwałem się temu, co mówiła dzisiaj pani premier w Radiu Z,
Mówi, że ja chciałabym, żeby politycy, niezależnie od tego, jakie są formacje polityczne, dzisiaj przede wszystkim zachowywali się odpowiedzialnie. No, co ona mówi? Przyszłam tu po to, żeby Polaków uspokoić, powiedzieć, Polacy są w Polsce bezpieczni, demokracja w dalszym ciągu, ta wypracowana od 25 lat, funkcjonuje i nawet takie poplątane sojusze jak SLD i PiS nie są w stanie zagrozić tej ugruntowanej demokracji w Polsce. I mówi tak, że Polacy zachowali się bardzo odpowiedzialnie 16 listopada. Jak pani wie, poszli bardziej licznie do wyborów niż kiedykolwiek, natomiast politycy nie zdali tego egzaminu, tego wyborczego egzaminu. Dzisiaj politycy, nie wiedząc, jakie są ostateczne wyniki wyborów, bo politycy nie wiedzą, jaki będzie wynik kontroli NIK, która będzie kontrolowała, czy system, czy PKW, czy Komisja Wyborcza stanęła na wysokości zadania, żeby zakończyć i bezkolizyjnie ogłosić wyniki tych wyborów. Dzisiaj, nie mając tych opinii, nie mając zakończonego procesu wyborczego, dzisiaj politycy próbują powiedzieć jedno. Tak naprawdę chcą wrócić do czasów, kiedy to Polacy chodzili do wyborów, a partie polityczne, słuszne partie polityczne, mówiły, kto wygrał. Ja się na to nie zgadzam. No tak, ale tu jest tyle wątków, że nie wiadomo, który ukryć, bo każde zdanie jest o czym innym. Przede wszystkim demokracja oznacza wolność słowa i dlatego mamy prawo krytykować ten stan państwa, jaki jest obecnie, i oznacza wolność wyborów. A wolność wyborów nie oznacza tylko to, że my pójdziemy i wrzucimy list do skrzynki, tylko że ten cały proces będzie przeprowadzony w odpowiednio szybko i w sposób wiarygodny. I okazuje się, że te dwie zasady zostały złamane, ponieważ ogłoszenie wyników rozwleka się w czasie, a z tej strony widzimy, że te wyniki są przedziwne, a liczba różnych manipulacji czy fałszerstw wyborczych, łącznie z tymi dziwnymi głosami nieważnymi, powoduje, że system zliczania głosów jest po prostu niewiarygodny. Więc jak można mówić, że demokracja funkcjonuje, jak nie ma wolności słowa, bo za to jesteśmy krytykowani przez rządzących, że ośmielamy się podważać ten cały proces wyborczy do wyborów samorządowych, a z drugiej strony właśnie, kiedy jest tyle możliwości fałszerstw i w tym momencie głosowanie nie odpowiada realnym wyborom, bo wybór staje się tym, co oficjalnie ogłosi komisja, a jeżeli za jakiś czas, za kilka miesięcy NIK stwierdzi, że były duże nieprawidłowości, to co z tego potem ma wynikać, jak już role zostaną zapisane, a budżet skonsumowany. Więc proszę zwrócić uwagę, że w tym wypadku trzeba wypowiadać się z poziomu piastowanego urzędu, a nie tylko mieszać różne wątki, tak jakby całe życie człowieka sprowadzało się do wojen partyjnych. Też pytanie, co w takiej sytuacji zrobić, bo często politycy, czy rządzący przede wszystkim, posługują się tym, że wszystko ma autonomię, tak? Swoją autonomię ma PKW, swoją autonomię każdy ma. I teraz, bo to trochę wygląda jak przygotowano pociąg, myśmy kupili bilety i stoimy cały czas na stacji. I w zasadzie, kto jest temu winien, że ja kupiłem bilet, powiedziano mi, że on odjedzie, no ewentualnie trochę do przodu, trochę do tyłu. Ale przecież ja nie mogę osiągnąć celu podróży. I teraz szukanie winnego. To wzburzenie ludzi, no, jest sprawą zrozumiałą. Tylko jak w takiej sytuacji sprawić, żeby państwo funkcjonowało dobrze i poprawnie, żeby też nie mieć tego wrażenia, że gdzieś dochodzi do czy fałszowania, czy naruszenia praworządności też w państwie i kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? No więc problem polega na tym, że po roku 89, budując trzecią Rzeczpospolitą, równocześnie starano się w ramach demokracji budować taki system, który zabezpieczy władzę przed odpowiedzialnością za swoje czyny. Przykładem tego, chyba takim najbardziej ewidentnym, jest to,
że w obecnej sytuacji, no na przykład chcielibyśmy, ponieważ władza jest nieudolna, no rozpisać referendum, unieważnić wybory czy nie. No nie można, dlatego że to referendum musi przejść przez parlament, czyli przez partie polityczne i one oczywiście na to się nie zgodzą. Czyli to jest koło zamknięte. Stworzono system, który maksymalnie dąży do tego, żeby wyeliminować ludzi i ich głos, i ich reakcje, ich również postulaty, ich problemy z obiegu politycznego. Po prostu ci ludzie zostali pozostawieni sami sobie w szkołach, na uniwersytetach, w szpitalach, na stacjach. No jesteśmy opuszczeni, a politycy każą nam śledzić w telewizji te walki i te właściwie pyskówki nieprzytomne między sobą. Zupełnie zamianą roli, bo od tego są kabarety, żeby pyskowały, a nie politycy. A kto tą odpowiedzialność ma ponieść? Bo na razie pani premier jak gdyby przerzuca na opozycję. I tak jak pan mówi, w demokracji każdy ma prawo do głosu. Czy no, SLD, czy Prawo i Sprawiedliwość? Otóż zawsze odpowiada kapitan. Co by nie było, bo nawet jeżeli decyzję jakąś podjął ktoś, kto stoi niżej, to on i tak podlega albo został wybrany przez kapitana. I tak jak na statku odpowiada kapitan, tak w tym momencie odpowiada prezydent i premier za tę całą sytuację, ponieważ tylko na tych stanowiskach osoby te mają prawo, żeby zabrać głos, za którymi pójdą odpowiednie decyzje, czyli również działania. I oni od tego uciekają i powstaje bałagan. To jest odpowiedź bardzo prosta. Panie profesorze, dziś Rzeczpospolita napisała, że możliwe, że zagrożone są najbliższe wybory, te w 2015, bo jeżeli tak wygląda sprawa przygotowania przetargu, jego realizacja, a później wdrożenie, to nie wiadomo, czy wystarczy tego czasu PKW, żeby te wybory, to tak jak te dzisiejsze, nie wyglądały. No ale proszę zwrócić uwagę, że podobne zastrzeżenia co do wiarygodności głosowania pojawiały się przed poprzednimi wyborami, czy to będą prezydenckie, czy parlamentarne, i właściwie nic z tego nie wynikło. No, a nawet te różne niedociągnięcia czy niedomagania związane z systemem wyborczym, one jeszcze się powiększyły. Także jest prawdopodobne, że przy okazji wyborów prezydenckich bałagan będzie jeszcze większy. I tak aż całe państwo się rozpadnie. Więc widać, że po prostu ci, którzy sterują tym systemem, oni starają się zobaczyć, na ile państwo polskie może tak naprawdę już nie istnieć, i rządzić będą nami ci, których my nie będziemy ani wybierać, ani ich znać. To pytam, bo tak wynika z kontroli NIK-u, że ta kontrola została przyspieszona po to, żeby sprawdzić, czy kłopoty w wyborach samorządowych to jednostkowa historia. Okazało się, że nie, że może być gorzej. A co zrobić? Co powinniśmy zrobić my jako Polacy? Bo możemy czuć się zaskoczeni, możemy mieć dyskomfort, możemy czuć się oszukiwani, że to wszystko fałszowane. No i może tchnąć to pesymizmem, ale życie idzie do przodu. No tak, no ale przecież ja nie wiem, czy to są działania celowe, czy tylko takie przygrywki przedwyborcze. Od samego początku, po roku 89, mamy do czynienia z przeklętami wyborczymi w różnym stopniu. I tutaj chodziło o to, żeby zabezpieczyć się w ten sposób, że będziemy przeprowadzać liczenie równoległe. No dzisiaj to jest wyjątkowo łatwe przy dzisiejszej technice. I właściwie ja, jak byłem w Warszawie w jednej z komisji wyborczych, w ogóle nie było nawet męża zaufania. Więc jest pytanie takie, czy partie opozycyjne, one rzeczywiście chcą wygrać wybory w oparciu o uczciwe przeliczanie głosów, czy to wszystko jest tylko taka polityczna zabawa? Bo przecież co to za problem przeliczyć głosy równolegle, jeśli ma się te kartki, jeśli można będzie robić zdjęcia, potem to wszystko zsumować i mamy prawdziwy wynik, a tymczasem tego się nie robi, a wszystkie, to trzeba o tym pamiętać, niech tych protestów wyborczych słusznych będzie 1000. Sąd wyda wyrok. Oczywiście na 1998 było rzeczywiście nadużyciami wyborczymi niezgodnymi z prawem, ale i taka będzie sentencja wyroku.
to nie wpływa na ogólny wynik wyborów. I tym prawem oni się zabezpieczają przed różnymi próbami oddolnymi kontrolowania systemu zliczania głosów. Więc to musi być zmienione, bo w innym wypadku nie będzie końca nadużyciom, ponieważ one pozostaną bezkarne, a wynik będzie sfałszowany.